Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich, którzy mimo w sumie nie najlepszej, ale można powiedzieć, że dobrej pogody przybyli na nasz miejski stadion, który jak widzicie co chwilę się zmienia się na lepsze i to z tego się powinniśmy w sumie wszyscy razem cieszyć. Nasza drużyna też sobie bardzo dobrze radzi w rozgrywkach, więc jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi, że tak to wszystko dobrze się rozwija. Serdecznie chciałem Państwa przywitać, przede wszystkim przywitać najmłodszych, przywitać dzieci, bo to dla nich jest to dzisiejsze święto, ten dzisiejszy festyn, bo przecież już jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, czyli najważniejszy dzień dla wszystkich naszych milusińskich. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci z okazji jutrzejszego święta i tych mniejszych, i tych większych, którzy też kiedyś byli dziećmi. Wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że wspólnie z MKS Sart Miastko, naszym miasteckim klubem, doszło do organizacji tego naszego wspólnego przedsięwzięcia. Chcieliśmy razem zaproponować coś dla naszych najmłodszych i myślę, że program, który jest tutaj częściowo już znany, a za chwilę wszystkie karty zostaną odkryte, jest interesujący i zapewni dobrą zabawę dla wszystkich najmłodszych. I takiej dobrej zabawy wszystkim oczywiście bardzo serdecznie życzę, dziękując jednocześnie panu prezesowi i wszystkim działaczom i zarządowi startu i młodym chłopakom za to, że podjęli się trudu współorganizacji tego dnia. Dzień dobry, chciałem bardzo serdecznie przywitać dzieci, bo dzisiaj przeddzień Dnia Dziecka. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać rodziców, wszystkich, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i są dzisiaj z nami. Inicjatywa dzisiejszego spotkania wyszła od zawodników klubu Start Miastko, piłkarzy, którzy parę tygodni temu pomyśleli, że coś zrobić można dla mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. I to, co dzisiaj widzicie Państwo, to jest po raz pierwszy ta inicjatywa, którą razem z miastem, z panem burmistrzem, również z panią Grobelną, chcieliśmy przekazać dla wszystkich, którzy lubią zabawę, którzy lubią sport, bo dzisiejsze spotkanie to nie tylko, jak powiedziałem, dobra pogoda i możliwość bycia, ale również szereg konkurencji, które zaproponowaliśmy i które skierowaliśmy do wszystkich uczestników. Inicjatywa, którą podjęliśmy razem z Czerwonym Krzyżem, z panem Andrzejem Antoniem, który tutaj reprezentuje Czerwony Krzyż Warszawa, i dzięki wspaniałomyślności chcemy przekazać dzisiaj 3 rowery. Specjalne to są rowery dla osób niepełnosprawnych. Uzgodniliśmy ze Stowarzyszeniem Pomoc na Dłoń, z panią prezes Bliską, dla kogo te rowery będą przekazane. Rzadko zapraszamy, żeby dokonać przekazania tych rowerów. Jak powiedziałem, współpraca miasta, pomoc pana Konrada Remelskiego, Domu Kultury są zawsze nieodzowne. I chcielibyśmy, żeby taka impreza, która dzisiaj po raz pierwszy jest organizowana, w następnych latach cyklicznie się odbywała na Dzień Dziecka. Dzień dobry, Andrzej Antoń, szef administracji Czerwonego Krzyża z Warszawy. Jest niezmiernie miło móc być dzisiaj w Miastku, móc przekazać w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża dar dla potrzebujących w Miastku. Jesteśmy zawsze z Państwem, nawet wtedy, kiedy nas nie widać. Jeżeli będzie nas widać, będziecie mogli nam pomóc, pomóżcie, bo my chcemy w ten sposób pomagać Państwu, żeby dłużej nie umieć, bo dzieci się nie mogą doczekać i dorośli tych rowerów. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że będą dobrze służyły. I myślę, że to nie są jedyne podarunki Czerwonego Krzyża Państwu, miastu, społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jako stowarzyszenie przyjmuję dzisiejszy dzień jako dobry początek naszej współpracy na przyszłość, zarówno z Czerwonym Krzyżem, jak i prezesem startu, i burmistrzem, i wszystkim Państwem, którzy jesteście tutaj. Drodzy Państwo, te rowery tu naprawdę, a jeszcze nawiążę do wiatru, to wieje dobry wiatr, pogodny wiatr, który przyniesie pogodę ducha na dzisiejszy festyn, czego sobie i Państwu oczywiście życzymy. Po spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Pomoc na Dłoń doszliśmy do wniosku, że najlepiej wykorzystamy te rowery, jeżeli przekażemy je osobom najbardziej potrzebującym. Dlatego też najmłodszy, najmniejszy rowerek zostanie przekazany Nikoli Ganżumow. Bardzo prosimy Nikolę, żeby zechciała tutaj do nas przyjść.
pokładzie i Nikola siedzi w samochodzie i czeka na rower, ale w jej wieku ma się prawo buntować. Przekazujemy, mamy nadzieję, że będzie dobry służył. Średni rower dla Michała Urbaniaka. Zapraszamy bardzo Michała tutaj z rodzicami po odbiór roweru. Zapraszamy, wiem, że jest Michał. Zapraszamy. Średni rower. I trzeci rower będzie służył pani Beacie Melchert. Zapraszamy bardzo serdecznie. Od razu minuta dla fotoreporterów. Drodzy Państwo, Państwo widzą, jakie poświęcenie zawodników Start. Oni tu trzymają ten baryl, miota nimi na prawo i lewo, ale trzymają dzielnie. Dziękujemy bardzo Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dziękujemy bardzo panu prezesowi za to, że zechciał z nami podjąć współpracę. Mam nadzieję na przyszłość również. Dziękuję bardzo. Życzymy wspaniałej zabawy, uczestnictwa. I pogoda jest zamówiona, także panie burmistrzu, myślę, że możemy teraz na kiełbaskę iść. Dobrze, uwaga, tankujemy. W taki sposób można się gdzieś mi tam w różny bawić przez dłuższą, wiadomo, chwilę. Trzeba się nie tak spojrzeć lewo, prawo. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy, cztery.